28 kwietnia przed godziną 23 dyżurny dzierżeniowskiej policji otrzymał zgłoszenie, że w jednym z mieszkań na osiedlu Różanym w Dzierżeniowie mężczyzna wystawił dziecko za barierkę balkonu. Na miejsce natychmiast zostali wysłani policjanci, dwa zastępy straży pożarnej i pogotowie ratunkowe. Po przybyciu ze stanu zgłaszającego na szczęście nie było już zagrożenia dla dziecka. Policjanci udali się do mieszkania celem wyjaśnienia sytuacji. Tam zostali dwóch szarpiących się mężczyzn, z których jeden był silnie pobudzony. Mężczyzna ten nie reagował na żadne polecenia. Policjanci przy wsparciu funkcjonariuszy straży pożarnej przetrzymywali mężczyznę w celu zapewnienia jemu i osobom postronnym bezpieczeństwa. W pewnej chwili ustały czynności życiowe 58-latka, których pomimo akcji reanimacyjnej nie udało się przywrócić. Na miejscu przeprowadzone były czynności procesowe pod nadzorem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie, która to będzie prowadzić śledztwo w tej sprawie.